Hej, witam Was w kolejnym filmie z serii filmów Outfits of the Week. Cieszę się, że Wam się podobają, więc kontynuuję serię i nagrywam kolejny tego typu film. Dzisiaj jest jeszcze bardzo gorąco. Jak oglądałyście poprzednie te filmy, to myślę, że trochę średnio mi idzie systematyczność, więc nie wiem, do kiedy ta seria się będzie ciągnąć. Może pogoda się już całkowicie zmieni, ale dzisiaj jest połowa sierpnia, jest jeszcze bardzo upalny dzień, więc ja mam na sobie taką bluzkę z polskiej marki, która niestety już nie jest dostępna, ale ona jest taka na zakładkę z główkami, bardzo fajna. Spodnie nowe, które były w ostatnim haulu, one są z House'a i to są takie, jak widzicie, wide legi, też Wam się bardzo podobały. Zwykłe klapki z CCC, jakaś biżuteria, wiecie, tego typu rzeczy. I tutaj mam nową torebkę. Wiem, że trochę tak średnio, zupełnie czarna. Miałam też czarne buty założyć, ale potem stwierdziłam, że żeby pasowały, wiecie, do torebki. Ja potem stwierdziłam, że w pracy w sumie będę bez torebki, więc w końcu założyłam białe. I może tak średnio mi teraz pasować, ale dopiero, słuchajcie, wczoraj ją odebrałam, wczoraj mi przyszła i tak mi się mega podoba, że stwierdziłam, że już ją założę, chociaż zamówiłam ją bardziej pod kątem jesieni i zimy. I tak się prezentuje cały outfit. To wszystko, co dzisiaj mam, bo tak jak mówię, jest mega gorąco, więc nie mam ani żadnej kurtki, ani nic takiego. Więc to tyle, jeżeli chodzi o dziś. I dzisiaj mam taki strój, który jest po prostu... Mieliśmy jechać nad Wisłę, ale zaczęło padać. Teraz już przestało, ale jest mokro, więc chyba do znajomych po prostu jedziemy. Jest nadal bardzo ciepło, więc ja mam zwykłe takie klapki czarne z CCC, spódnica, którą dostałam chyba z Shein'a? Nie wiem, z jakiejś współpracy to na pewno było, albo z Zafula. Bluzka, którą też dostałam z Berluk, to jest akurat bardzo fajna firma. Biżuteria ze stali chirurgicznej, ta torebka co wczoraj. Tak się prezentuje całość. I jest bardzo, bardzo, bardzo upalnie, bardzo ciepło. Wezmę chyba jakąś kurtkę tylko na wieczór, ale generalnie to jest wszystko. Dzisiejszy strój dnia nagrywam, bo pamiętam. Dzisiaj idziemy do sąsiadów na takiego grilla i strój dnia jest bardzo prosty. Ja mam na sobie po prostu sukienkę, jest milion stopni, pewnie jak wrzucę ten film, to już będzie trochę chłodniej, ale dzisiaj jest ponad 30 i to jest sukienka z Mojito sprzed sezonu albo dwóch, więc ale wydaje mi się, że wiecie co, ona była na wyprzedażach tych teraz jeszcze. I ona jest przepiękna, bardzo fajnie formułuje jakby talię, bo ona, jak widzicie, tu ma takie wcięcie. Ja w ogóle chyba przytyłam, wiecie, bo ona mnie strasznie mocno ściska, ale jest dobra, tak na styk, ale jest dobra. No jak widzicie, fajnie modeluje sylwetkę moim zdaniem. No i ma też takie urocze kolorki, kwiatuszki niebieskie i fioletowe i żółte. Bardzo ładnie to w całości wygląda, mam tylko takie klapki, jakaś delikatna biżuteria i to wszystko, no bo idziemy dosłownie przez płot do sąsiadów. I tak to dzisiaj wygląda, a sukienkę bardzo Wam polecam, jeżeli Wam się podoba, to polecam poszukać jej jeszcze na Mojito, bo dosłownie niedawno jeszcze ją widziałam, więc pomyślałam, że pokażę Wam właśnie ten dzisiejszy strój dnia. I kolejny dzień. Dzisiaj, zobaczcie, schowałam sobie całkowicie grzywkę, że spoko tak sobie obciąć, bo i tak na lakier można ją wziąć, potem nie widać, jest tak jak wcześniej. Jakoś mi dzisiaj nie pasowała. Dalej bardzo ciepły dzień, rano padało, więc wzięłam sobie tą kurtkę jeansową, która bardzo fajnie mi pasuje właśnie do tej spódnicy. Ale generalnie mam tak starą, taką mega koszulkę, ona jest z Reserved, zwykła, bawełniana. No i właśnie trochę tak bardziej sprawia, że ten outfit jest ciut bardziej elegancki. Spódnica ołówkowa, kocham ją, z Sinseya. Są chyba ostatnie chwile, bo widzę, że zaczyna się delikatnie mechacić. Ale generalnie uwielbiam, tak ona wygląda. Buty nowe, może tu Wam pokażę, to są zamówione na Born to Be. Teraz albo na Answer, Boże, bo ja nie odróżniam tych stronek. Ale nie, chyba na Born to Be, no na Born to Be. Więc to są takie sneakersy. Jak widzicie, wiązane, beżowe. Do tego beżowa torebka, którą też dawno temu kupiłam, chyba w Primarku. I ona właśnie też Wam się podoba. Często nią pytacie, ja chyba za nią może dwie, trzy dyszki dałam. No i teraz jeszcze wezmę tą kurtkę,
Rano miałam jeszcze po prostu taką luźną jeansową kurtkę i to jest cały outfit na dzisiaj. Dalej jest bardzo, bardzo ciepło, to chyba ostatnie dni, ale cały czas jeszcze można sobie pozwolić. Także tak to dzisiaj wygląda. I kolejny dzień i podobna stylówka, dlatego że bardzo mi się spodobało połączenie tej kurtki jeansowej z różowym, pastelowym kolorem. Ale mam coś innego, nie tą spódnicę, tylko sukienkę, taką bez ramion, którą zaraz Wam pokażę. Dzisiaj wyglądam tak, jak widzicie. Dzień taki, że trochę pada, ale nadal jest bardzo dzisiaj gorąco. Założyłam takie białe klapki z CCC, skórzane. Torebka to stara jak świat, z Primarka. Bardzo delikatna biżuteria. Tutaj mam, to jest kwarc różowy, jakaś bransoletka i właściwie tyle. Jak widzicie, ostatnio grzywkę zbieram tak na bok i po prostu lakierem ją utrwalam. I nie ma, tak jakbym, wiecie, tak jakbym nie miała, tak jak wcześniej miałam fryzurę dosłownie, więc jak mi się znudzi, to tak sobie biorę do góry, jak potem, nie wiem, jutro planuję już mieć ją z powrotem. Kurtka jeansowa kiedyś została nabyta w lumpie, zresztą ta sukienka też jest z lumpa. No i sukienka prezentuje się tak i to jest taka sukienka po prostu tutaj tylko taka, wiecie, bez ramion, długa do ziemi i ona jest bawełniana. Bawełniana, taka tutaj tylko ma taki pas. Tak wiecie, w talię złapaną. Piękna jest ta sukienka. Mam ją chyba już z 5 lat. Bardzo ją lubię. I w tym roku to jest pierwszy raz, jak ją założyłam. Stwierdziłam, że mam dzisiaj ochotę się jakoś tak fajnie ubrać. Bardzo lubię takie proste właśnie długie sukienki. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Jeszcze mam okulary te, co codziennie one są z Reserved. I kolejny dzień. Dzisiaj mam na sobie bluzkę, którą mam w szafie chyba już z 10 lat i to jest taka opuszczona z ramion bawełniana bluzka, która ma tylko tutaj taką gumę grubą i jak widzicie rękaw 3/4. No bardzo ją lubię. Generalnie ona jest takiej dobrej jakości bawełny i tyle czasu już ją mam i cały czas widzicie chodzę w niej. Zazwyczaj zakładałam do niej białe spodnie, ale dzisiaj założyłam te. Boże, mam jeansy takie. Jakiś stary pasek i nowe Adidasy z Born to Be, takie jak widzicie. No i torebeczka taka, bo dzisiaj to właściwie tylko wyskoczyłam na chwilę na zakupy, spięłam wysoko włosy, założyłam tylko moją bransoletkę taką, którą z Hiszpanii przywiozłam. Ona jest taka charakterystyczna, ja jej długo nie nosiłam, ale jednak fajna jest, lubię ją. No i tak się prezentuje dzisiejszy outfit w całości. Kurczę, już zaczyna być coraz szybciej ciemno, chociaż dopiero sierpień się kończy. No i to właściwie tyle na dzisiaj. Jakoś tak mi na początku nie pasowała ta bluzka do tych spodni, a tak założyłam, wiecie, bo miałam je po prostu pod ręką, ale teraz mi się wydaje, że fajnie to wygląda. I dzisiaj deszczowy dzień, ale mam na sobie letnią sukienkę, taką z krótkim rękawem. Chociaż cały dzień miałam na sobie tą jeansową kurtkę. Bardzo mi się podoba ten efekt, bo ta sukienka jest taka bardziej elegancka, ale z tą kurtką nabiera takiego młodzieżowego wyglądu. Założyłam sobie też Adidasy dzisiaj, moje nowe, z Born to Be. Pewnie bardziej mi popasowały jakieś mokasyny czy klapeczki, ale stwierdziłam, że jakoś tak podoba mi się takie, wiecie, przełamanie właśnie raz, że tą kurtką, dwa, że Adidasami. No i tak, kurtka jest z Taliwali kupiona w lumpie, sukienka jest z marki Berluk, która ma takie trochę lepsze jakościowo ciuszki. I torebkę mam z Quasi i właśnie tak się prezentuje całość na dzisiaj. I kolejny strój dnia, znowu na taki okres 20 kilka stopni. Kurtka jeansowa, którą już znacie. Sukienka taka na rękaw 3/4. Stradivarius, jakieś chyba 19 zł na wyprzedaży. Nowa torebka. Nine West, taki rogalik. Biała. I co jeszcze mam? Aha, buty, które też już na pewno widziałyście. Adidasy takie. Tenisówki. I tak się prezentuje całość. Tak to dzisiaj wygląda. Włosy lekko tylko na końcach podkręcone, już prawie proste teraz, no.
No i taki strój na późne, późne lato. I witam Was w cudowną, przepiękną, słoneczną sobotę, co widzicie, bo tu przez drzwi widać, że jest po prostu mega słonecznie, mega ładny dzień, 20 kilka stopni, więc dzisiaj założyłam sobie takie jeansy flare, czyli takie właśnie widzicie rozszerzone na dole, to są te cropped flare, czyli one są takie właśnie, te nie są dzwony typowe, tylko one są krótsze. I one są ze Stradivariusa, takie niby zgrabne, ale wydaje mi się, że one są zbyt opięte, w sensie tutaj wiecie, one są dobre w pasie, dlatego je wzięłam, ale te nogawki wydaje mi się, że mogłyby być luźniejsze, no ale już je mam, więc czasami je noszę, próbuję jakoś wystylizować i do tego zawarłam sweterek, który zamówiłam kiedyś na ASOS i wtedy dużo pytań miałam zawsze, jak go mam na sobie, skąd on jest, więc on jest z ASOS. Boutki takie, kiedyś chyba w TK Maxie je kupiłam, to jest jakaś prima moda, nie wiem. No i tutaj przewisiłam sobie przez ramię nawet marynarkę taką krótką, szarą, dlatego że no jest tak 20 chyba 2 stopnie, ale nie wiem, czy będę ją nosić. Wrzucę sobie ją do auta i torebka nowa z Nine West. Kurde, straszne światło, ale tak się prezentuje całość. Lulu się tu przyszła z Wami przywitać. Więc taki prosty outfit chciałam założyć, właśnie moje mokasyny beżowe, które bardziej by mi pasowały, ale dzisiaj jadę autem. Poczekaj, jadę. Dzisiaj jadę autem, więc będzie mi wygodniej w takich niż w mokasynach, które są na takim grubym, wiecie, grubej platformie. Dobra, lecę, bo Adam już właśnie na mnie czeka, także bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych.